Swisko Nożary, pozwólcie do mnie na chwileczkę. Zibi z wami. Cieszycie się, że jestem z wami. Bardzo. A spodziewaliście się tego? Nie, to, bo, to była bardzo miła niespodzianka, że nas zawitałeś. Słuchajcie, no nie ma ta kupalnia jak było, ale pewnie jeszcze do morza wskoczycie póki co. Moczymy tylko nogi. Który raz jesteś tutaj w Międzyzdrojach? Drugi. Czy tutaj na tym obozie trenerzy dają mocny wycisk? No czasami mocny, dzisiaj to nie był za mocny, ale był bardzo przyjemny. No bo pierwszy dzień. No tak, bardzo fajne treningi są. A na co trenerzy najbardziej kładą nacisk w szkoleniu tutaj na takich obozach? Czym się różnią te obozy, a treningi na miejscu? Tak, o, tutaj jest mocny defense i dużo biegania u nas też na boisku, jak lecz u nas. No i chyba tyle, nie? Gazety dostaną, ładne czapeczki się dostali, sezon się zbliża, nie umiecie się doczekać już pierwszego meczu? No nie możemy, ja już bym chętnie zagrał w sezonie. Może jakiś sparing tu wewnętrzny zrobi? Ty kilka słów, który raz jesteś tutaj w Międzyzdrojach? Trzeci raz. To jesteś już taki weteran, można powiedzieć, nie? Czy za każdym razem, jak tutaj przyjeżdżasz do Międzyzdrojów, coś nowego poznajesz, coś się zaskakuje, chociaż jesteś trzeci raz? Nie, nic mnie nie zaskakuje. Wszystkie miejsca znasz doskonale, tak? Tak. A co wolisz, hale albo plaże? Hale. Hale. A ty, treningi na plaży też są? No, ma być bieganie poranne, ale czy wolę treningi na plaży, czy na hali? No to można powiedzieć, że wolę na hali. Bo tutaj trochę a słuchajcie, jeszcze się tutaj zapytam, bo ty też często jeździsz. Tak. Czy chciałbyś na przykład co roku jeździć w inne miejsce na obozy, albo ci to nie przeszkadza, że tu Międzyzdroje jest już trzeci rok czy piąty raz rzędu? No trochę nudno już tu jest, szczerze, ale wolałbym gdzieś indziej pojechać. Na przykład gdzie? No nie wiem. Za granicę. No gdzieś indziej po prostu nad morze. Może koło obrze coś. To pozdrawiamy tutaj z pięknego, zburzonego Marza Bałtyku. Masz okazję, szybciutko pozdrawiasz kogo? Pozdrawiam rodzinę i przyjaciół. Też pozdrawiam rodzinę, przyjaciół i moich najlepszych przyjaciół, wszystkich i znajomych. Czkuri, pozdro. Wszystkich, co to oglądają. Pozdrawiamy Siwego. Pozdrawiamy Siwego, dokładnie. Pozdrawiamy Siwego. Pozdrawiamy Siwego i moją całą rodzinę. Pozdrawiamy moją całą rodzinę i Siwego. Pozdrawiamy moją całą rodzinę i Siwego. Jak nie można wyjść do morza, to można budować pałac. To jest twierdza Żary, tak? Tak, to jest twierdza Żary. Która będzie niezdobyta. Tego Gorzeja chwalę zmienił. Nie będzie zdobyta. Jak ci się tutaj podoba? Bardzo fajnie. Do kamery obejrzy się. O. Kogo pozdrawiasz? Moją mamę, siostrę, która jest właśnie też na obozie. Mojego tatę, wszystkich, których bardzo kocham. O, ładnie powiedziane, zgłoś się po nagrodę do Zibiego. Mało kto właśnie tak mówi. No tu pokażę się, ja już będę pomału kończył. Tych filmików tutaj z Międzyzdroja będzie więcej. Póki co, dziękuję. No i jeszcze raz życzę wszystkim fajnych wrażeń, żebyście byli fajnie przygotowani do nowego sezonu. No i żebyście nie doznali kontuzji, bo ostatnio miałem tak, przeczytałem na Facebooku, znakomity chłopak z Międzychodu, rocznik 2009, kadry wojewódzkie, poważna kontuzja, kolano i już sezon ma z głowy, uważajcie na siebie, nie zróbcie sobie krzywdy, pracujcie ciężko, wylewajcie litry potu, a to przyniesie efekt w sezonie. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z Międzyzdroja. Zibi, cześć.